Halo, halo. Witam Was w kolejnym miejscu. Słuchajcie, jeszcze odnośnie poprzedniego filmu. Oczywiście zapomniałem się zwrócić do Was z apelem i przede wszystkim podziękować, ale najpierw apel. Jeżeli Wam się podoba moja działalność, to poproszę Was o lajki, o suby, o udostępnianie filmów. Będę bardzo wdzięczny. To jest bardzo miłe, przemiłe Wasze komentarze. Mnóstwo komentarzy, mnóstwo ciepłych słów, które zawsze pod każdym filmem od do Was dostaję w zdecydowanej większości. Także dziękuję Wam bardzo za te wszystkie komentarze miłe i proszę Was o suby. Słuchajcie, miejscowość Michałkowo. Ostatnio jak tu byłem, to nie miałem szczęścia do nagrywania w tym miejscu. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No właśnie, a propos tego, zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dzwoniłem do placówki w Barcianach, odbyłem rozmowę z panem dyżurnym, taką trochę dłuższą. Rozmawialiśmy na temat tego, czy można tu nagrywać, czy nie można i co można nagrywać. Pan dyżurny stwierdził, że nie można na przykład perymetrii nagrywać, a ja powiedziałem, spytałem, z jakiego przepisu to wynika. I pan nie za bardzo wiedział z jakiego i powiedział, że powiedziałem, że można tylko, nie można nagrywać, tylko i wyłącznie w przepisach jest napisane, że nie można nagrywać tego, co jest po drugiej stronie granicy. Pan dyżurny powiedział, no nie do końca. No właśnie, jak mam to rozumieć? Wszystkie akty prawne, które są na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, ściągnąłem sobie na telefon, przeczytałem od deski do deski, no już dawno temu, ale przeczytałem jeszcze raz mamie na telefonie i nic nie znalazłem odnośnie zakazu nagrywania tego, co jest po polskiej stronie. Więc mam nadzieję, że sobie w spokoju nagramy, w razie czego będziemy rozmawiać z patrolem, który tu ewentualnie się zjawi. Dopytywał pan dyżurny, kiedy będę, jeżeli nie będę, to żeby zgłosić, że nie przyjadę jednak. Także tu jakiś komitet powitalny może szykują dla mnie. Słuchajcie, dobra, wracamy. Patrzę w tamtą stronę, dlatego że tam jest taki przejazd kolejowy. Tam powstały jakieś budynki. Tu jest linia kolejowa, która przekracza granicę. Tutaj funkcjonariusze właśnie często pojawiają się w tym miejscu, bo nadzorują pociągi, które wjeżdżają tu z obwodu. Towarowe oczywiście, cysterny i tak dalej. Więc pojawiają się tutaj dosyć często. Dobra, to ja się włączę bliżej bramy, żeby Wam pokazać tam ogólny rzut tego miejsca, którego już dawno nie nagrywałem. Więc może nam się tym razem uda, więc trzymajcie się, pozdrawiam. No tak, ja to mam szczęście oczywiście. No to prawda, tylko ten, no nie chcę tutaj rozśmieszyć miłośników kolejnictwa, czy to jest spalinowóz, czy jakiś elektrowóz. Zobaczcie, a tu jest ten budynek. Wjeżdża sobie bez wagonów, czyli niewykluczone, że patrol zaraz tutaj będzie jechał. To jest chyba nasz PKP Cargo. Wiesz, wjechał sobie z obwodu, bez wagonów. Zatrzymuje się, tu jest prawdopodobnie jakiś taki budynek kontrolny. Nie było tego podczas ostatniej mojej wizyty. Także widzicie, infrastruktura kolejowa się tutaj rozrasta. O, właśnie jedzie Straż Graniczna. No nic, oni mnie miną tutaj, a zobaczymy, co będzie za chwilę. Odezwę się, zrelacjonuję Wam rozmowę. Trzymajcie się. No to powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałem. Pan wysiadł z samochodu. Pan Krzysztof? Tak. No, aha, to pan zgłaszał, tak. I czy nie był pan w Szczurkowie o 11 przypadkiem? Ja mówię, tak, byłem w Szczurkowie, bo właśnie w Szczurkowie nagrywałem film. A, bo tam dzwonili się, pytali i tak dalej, więc... ale w ogóle przesympatyczna, przemiła rozmowa. Pan z patrolu stwierdził, no niestety muszą jechać odprawiać właśnie ten pociąg, który wam pokazywałem. Więc powiedzieli, tylko pouczyli o zasadach tam przy bramie, żeby nie wchodzić i tak dalej. Więc słuchajcie, jest szansa, że w końcu uda Wam się nagrać Michałkowo i to, co się dzieje tam, jak to wygląda obecnie, stan obecny. No to cieszę się, powiem Wam, że się bardzo cieszę. Zaskoczył mnie funkcjonariusz tutaj z patrolu. Bardzo miło, bardzo, bardzo sympatycznie. Trzymajcie się, do zobaczenia za chwilę przy bramie granicznej. Dochodzimy do kresu wędrówki. Spory kawałeczek tu w sumie z samochodu. Słuchajcie, odnośnie tej sytuacji, że tutaj pan z patrolu pytał mnie, czy byłem w Szczurkowie o 11, no to jeżeli moja wizyta wywołała takie poruszenie tutaj wśród służb, no to cieszę się, że tylko ja mogę wywołać takie poruszenie, że tutaj funkcjonariusze nie mają innych problemów, oby jak najdłużej. Nie chcę być źle zrozumiany, chodzi o to, że tu się nic nie dzieje na tym odcinku granicy. Jeden z widzów pisał, Jaro, pozdrawiam cię serdecznie, pisał, że no nie mogą oni tu odwalać w obwodzie nic, bo
Przecież gdyby sankcje nałożyć tutaj na obwód, odciąć ich od dostaw, to by się niemalże udusili, tak? Więc nie mogą tutaj sobie na za dużo pozwolić, więc dlatego na granicy się nic nie dzieje, oby jak najdłużej. I tak to jest, wywołuje tutaj, moja wizyta wywołuje alarm wśród funkcjonariuszy. No i dobrze, to znaczy, że są czujni, bardzo dobrze. Zobaczcie, tak to wygląda. Już o tych zaporach betonowych to nie będę nic mówił, zostawiam wam. Tędy funkcjonariusze jadą kontrolować składy pociągów, które wjeżdżają do tutaj do Polski z obwodu. Tutaj tory są w zasadzie zaraz za tym słupem monitoringu, tym, który tu widzicie. Tu jest ta budka po polskiej stronie, kontrolerska. W dawnych czasach, jak stosunki z Rosją były poprawne, to grupy rowerowe rosyjskie i polskie przekraczały tu granicę i były takie rajdy rowerowe organizowane. Już z różnych powodów, jak wiecie, nie są organizowane. No i tak to wygląda tutaj w tym miejscu. To w sumie powiem wam, że tu przez lata nic się nie zmieniło. W takich miejscach to niewiele się zmienia. No oczywiście oprócz zabezpieczeń, tak? Zabezpieczenia idą z duchem czasu. Natomiast infrastruktura ta pozostała, to nie zmienia się za bardzo. Michałkowo. No to bardzo się cieszę, że mogliście sobie zobaczyć, że doszedłem i bez kłopotu sobie nagrałem. Fajnie, bo liczyłem na to, że będę mógł wam spokojnie pokazać, co tutaj jest grane w Michałkowie. No to tyle, to jadę dalej w takim razie. Jeszcze chyba jedno miejsce odwiedzę. O, kiedyś wystarczała, zobaczcie. Kiedyś wystarczała taka kamerka. No a teraz się czasy zmieniły. Michałkowo, granica polsko-rosyjska. Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam i do kolejnego razu, w kolejnym miejscu. I jeszcze mam nadzieję na tym odcinku polsko-rosyjskim. Podszedłem trochę bliżej tutaj tego zabudowania przy torach. To jest, słuchajcie, jakiś skaner taki, który bada rentgen. Nie wiem, czy to nie jest rentgen przypadkiem, bo są jakieś o promieniowaniu, jakieś ostrzeżenia i tak dalej. Więc chyba są skanowane wszystkie te wagony, które wjeżdżają. Bo to jest w ogóle, ten obiekt należy do służby celnej w ogóle. A tory tam prowadzą do obwodu. Dobra, to tyle. To jeszcze na koniec taka mała ciekawostka. Trzymajcie się. No i oczywiście jeszcze już naprawdę na sam koniec. Przypominam, że Michałkowo to jest takie miejsce, gdzie jak dobrze się ustawicie, tam jest taki budynek, jakaś wiata i tak dalej. No już bardziej nie przyzumuję, nie będzie widać. Te budynki są po rosyjskiej stronie. Michałkowo to jest takie miejsce, gdzie coś tam widać po rosyjskiej stronie. Jakieś zabudowania i nawet jak szedłem tutaj od bramy, to słyszałem jakieś piłowanie drzewa. Także tam coś sobie po tamtej stronie piłują. Takie te odgłosy na zielonej. Jak jest cisza, to dużo można usłyszeć po tamtej stronie. Dobra, to tyle. No i znowu patrol za mną. Widzicie, kolejny przyjechał. Spędziłem z panami chyba z 15 albo 20 minut. Panowie dopytywali, co nagrywałem, gdzie nagrywałem. Patrzyli, co nagrywałem, patrzyli w telefon. Konsultowali się z dyżurnym i tak dalej, i tak dalej. Filmy zachowałem, natomiast panowie mnie ostrzegli, że jeżeli udostępnię te filmy, mogę mieć problemy. Nie z formacją Straż Graniczna, tylko z jakimiś innymi formacjami, na przykład wojskowymi. Także za ten film mogę ponieść surowe konsekwencje, więc docencie moje poświęcenie. Ja no żartuję oczywiście, ale widzicie, dwa patrole z tej samej placówki i jakieś dwie różne interpretacje, a panowie stwierdzili, że nie da się nagrać filmu na granicy polsko-rosyjskiej, żeby nie nagrać rosyjskiej strony. Więc tak to jest z tym nagrywaniem. Tutaj widzicie, na tym odcinku. Bardzo to jest kłopotliwe. Dobra, jadę dalej. Mimo wszystko w miejsce numer 3. Trzymajcie się.